wszystko musieliśmy. Musieliśmy wszystko wypakować i nas mieli satysfakcję, że na 7 godzin poczynali. To jest katedra właśnie w Pińsku. Tutaj jest grupa, tam jest oczywiście z flagą Zagłębia, z flagą polską. I tu takie po drodze mieliśmy, bo spaliśmy po różnych miejscach, po kościołach, po Caritasach, raz w ucisowych warunkach, a raz na korytarzu. Także to była prawdziwa taka wyprawa. O, takie były miejsca na czasem sobie na jakieś posiłki robiliśmy w drodze na parkingu takim autobusem. To już jest ukraiński autobus, to jest neoplan terenowy. Nie było polskiego przewoźnika, który chciałby taką drogę zrobić. Tu mieszkaliśmy jakiegoś świętego, tak? Piotrek. Rafał Kalinowski tutaj. W Smoleńsku. Wcześniej. Rafał Kalinowski w tym pokoju mieszkał na plebanii przy katedrze Smoleńsku. Katedrze jest archiwum. Nie oddali jeszcze Polakom, taka kaplica jest obok. Tak parę zdjęć z drogi. Tu jest akurat katedra, prawda? Też oczywiście prezentujemy tą naszą regionalną flagę, tak? Tak jest. To też jeszcze o Katyń. To też jest takie muzeum w Katyniu. Bardzo dużo jest, to jest akurat miejsce katastrofy. Bardzo dużo jest tabliczek z nazwiskami osób, które zginęły, które pochodziły z Zagłębia. Bardzo dużo. Bardzo. Szybko znaleźliśmy, opotografowaliśmy, nie mamy czasu za dużo, bo byliśmy w drodze. I na naszej encyklopedii założyliśmy taką zagłębiowską listę katyńską, gdzie te rozproszone informacje staramy się właśnie zamieścić w jednym miejscu. To jest akurat miejsce katastrofy tego samolotu, tak? Akurat rocznica jest, tak? Też właśnie to jest to miejsce. I... A gdzie jest ta brzoza? Tu jest w Moskwie z autobusu robione, jak wyjeżdżamy. Moskwa faktycznie całą noc żyje. Zwiedzaliśmy Moskwę do 4 rano. Widzieliśmy sobie tam Manhattan. Takie drapacze, które tam sobie rosną. Super. W Nowym Jorku takich nie ma. To jest katedra. Katedra w Moskwie. Mieliśmy okazję także, mieszkaliśmy tam no, kilka dni, zwiedzaliśmy Moskwę. Mówca mała gruzińska. To jest taka osoba bezdomny, który mieszka w podziemiach, to jest najlepszy przewodnik. Jak będziecie jechać do Moskwy, podam wam namiary, nie macie lepszego przewodnika. Sergiusz. Poprowadził nas dokładnie po Moskwie. Zresztą taka jest w tej chwili tendencja światowa, że za przewodników w metropolach biorą właśnie bezdomnych, tak? Którzy najlepiej znają te wszystkie dziury. To ten nas za darmo oprowadzi. Także tutaj parę takich widoków z Moskwy jest. To Matki Boskiej Kazańskiej, to jest odbudowana. Dojechać jeszcze Irkucka. Krem. Oczywiście z Praga Zagłębia Moskwy też była rzeki. No to, to po drodze większe wrażenie na mnie zrobiły rzeki. O to dalej jeszcze? Nie wiem. Zapętliło się. To jest Kazań. Kazań to jest. To jest co? Kazań. Kazań. Tam nie da. O, hala, w której mieszkaliśmy, bo uniwersyteta właśnie była w tym czasie. No i na mnie robiły wrażenie te rzeki syberyjskie, większe niż Ural. Bo przyjeżdżaliśmy przez takie miejsce, gdzie w zasadzie ten Ural to wyglądał tak jak nasze Beskidy, tylko to głębiej to było, dłużej trwało, zanim przejechaliśmy. Tutaj to jest chyba Omsk. Omsk. Bo to byłeś, a ja spałem, a ty byłeś rano. Jakiś święty prawosławny, teraz nie pamiętam. Ja potem byłem, tak, ale jak wracaliśmy. Oczywiście Lenin też w różnych miejscach jeszcze stoi, ale ta hydraulika na też wyrazi. I takie domki drewniane z Ubelińskie. Także byliśmy w Czelabińsku, w Omsku, w Nowosybirsku, w Krasnojarsku, w Irkucku, po drodze. To jest Nowosybirsk. 10 dni w jedną stronę jechaliśmy. U sióstr. A gdzie? W Nowosybirsku. A ile ty schudłeś? Ja? No jest, ale nie wiem. Nie wiem. A przybrał. Właśnie te rzeki, te potężne. To jest Nowosybirsk przy nas. Nowosybirsk. To chyba będzie Kazań. Kazań, to jest Kazań w drodze powrotnej. No to czasem nas gościnnie bardzo przyjmowano, oto w Kazaniu była ta uniwersjata, to tam tak pięknie przygotowali te fontany. Podzamy, tak jest. Trzecie pod względem bogactwa miasto w Rosji. Bo tam wydobywają krzywe naftowe są. Stolica Tatarstanu, bardzo bogate. Moskwie w Sankt Petersburgu. O jakim mieście mówisz? Kazaniu. Bardzo pięknie odbudowany Kreml, starówka. W pewnym czasie przyzwyczajaliśmy się, jak było poniżej 1000, bo te odcinki były takie, że musieliśmy 1000 km. Krasnojarsk. Tam były ich
2000 ciągłej podróży, jak było poniżej 1000, to już mówiliśmy, jak już blisko, jak już mniej niż 1000. Arbuzy. Jenisiejusz. Krasnojarsk. Krasnojarsk. Krasnojarska. Także naprawdę to mieliśmy okazję zobaczyć bardzo dużo, bo samolot się wsiada i się nie widzi tyle, tak? Natomiast natomiast tutaj mieszkaliśmy w różnych, naprawdę przeróżnych miejscach. W szkole, zatrzymaliśmy się przy szkole jakiejś tam podstawowej, żeby nie wiem gdzie. Doszliśmy do szkoły, chyba nawet w Polsce by było niemożliwe, że na salę gimnastyczną nas puścili, rozłożyliśmy się na kalimaty, kto chciał. To jest droga do Wierzchyny. A dalej wszystko. A tu już droga do samej Wierzchyny jest. Taka ziemia. Autobus się zatrzymał, nie mógł. Nie mógł przyjechać. A to szczęśliwe krowy. Szczęśliwe krowy, proszę Państwa, te krowy są wolne. Nie są na uwięzi. One same wychodzą na pospis. Same przychodzą do obory, jak chcą się dać wydoić. Koniki zresztą też. To już jest okolice właśnie Wierzchyny. I ci nasi jak wyjechali, to było tak, Kalita tu mnie poprawia, bo tam jest. Spławiano. Że właśnie część osób z Zagłębia, bo to była taka akcja przesiedleńcza, były wtedy wydawane takie, powiedzmy, foldery takie zachęcające, żeby ludzie wyjeżdżali stąd. Było nawet za darmo później rozdawane, były biura takie przesiedleńcze i zachęcali do tego wyjazdu. I wysyłali tam na zwiady tam ileś osób, rozeznawały teren i oni sobie wybrali te tereny, proszę zobaczcie, one przypominają takie, do takich naszych tych jurajskich części, tak, Wierzchyny, czyli takie wzgórza, tak, bo Wierzchyna jest chyba wzgórze. Erozja. Geologiczne erozje. I tu się te domki zaczynają, to jest taki styl zagłębiowsko-syberyjski, nawet tak to nazwaliśmy. Tutaj spotkaliśmy się z grupą, która tam pojechała też na rowerach. W maju. Stąd. W maju wyjechali. 3 maja wyjeżdżali. Z Kokotka. My wyjeżdżaliśmy jakoś pod koniec czerwca. Czerwca. I tam pojechali na autobusie. Czujący się Polakami mieszka w tych okolicach. Tam wiesz, nie wszyscy się czują Polakami. Kilkaset. Ile to będziesz? Gdzieś 600 osób. I takie drewniane domki są. Te drewno lepiej trzyma temperaturę, prawda, niż cegła, tak, niż kamień. Mieliśmy okazję dzięki Halinki zażyć kąpieli w tej bani rosyjskiej tradycyjnej. Tak. A jakie tam są temperatury zimą? No to już. -30. W tym roku to była taka łagodna zima. Na jedynce to może 30-35 było na minusie. A tak, ale jak jest łagodna, to minus 35. A tak jest, no 35-40, no i może z tydzień się zdarza do 50. Na minusie? Nie, to nie zamarza, to będzie żywia. A to jest niedaleko do Wierchojańska, Wierchojańsku w okolicy Wierchojańskiego, gdzie jest taki ośrodek kształcowania się tego wyżu syberyjskiego. Jak go się dobrze ugruntuje, to potem temperatury nawet nasze jest badane. Naprawdę, domki właśnie zadbane, wymalowane, tak jak my mówimy, styl zagłębiowsko-syberyjski, te stare. Wszystko lepiej. Większość starsze osoby już. Sklepy już są, tak. Tutaj istotne dla genealogii, to tam też fotografowałem cmentarz, prawda? Polski cmentarz, to te najstarsze groby mają właśnie polskie inskrypcje, natomiast późniejsze polskie nazwiska, ale już pisane po rosyjsku. No i oczywiście tam jest ten kościół drewniany, który właśnie świętego Stanisława. Przy okazji mieliśmy okazję być na ślubie, na weselu. Piotra i Sara. Para, która jechała na tych rowerze, wymyśliła sobie, że tam sobie weźmie się. O, jest kościół. Katolicy. To jest katolicy. Stąd przyjechali. Wymyślili sobie, że tam sobie wezmą ślub. Zajechali na rowerze i tam sobie wzięli właśnie ten ślub w tym kościółku. O, to jest wnętrze tego kościoła. Maleńkie. Także proszę Państwa, mało kto wie, że to też jest jakby najdalej położony fragment Zagłębia, mamy prawie nad Bajkałem, bo to są ludzie, którzy no,
Teraz dzięki temu oto jest ten dom polski. Myśmy tam spali. Spaliśmy tam właśnie z Piotrem. Myśmy.